Ryszard Kapuściński w jednym z swoich opowiadań, jeśli dobrze pamiętam, zawartym w zbiorze Heban, opowiada historię Beduinów, w których życie w naturalny sposób związane jest z wędrowaniem. Wędrują od wodopoju do wodopoju, tam gdzie jest woda, tam gdzie jest trawa, gdzie zwierzęta mogą się posilić, ale te postoje nie mogą trwać zbyt długo. Trzeba iść dalej, do nowego miejsca, gdzie będzie znowu trawa, gdzie będzie znowu woda. Jednak jeśli okazuje się, że po drodze nie ma wody, zaczyna się śmierć. Najpierw padają owce, później padają młode wielbłądy, na koniec pada wielbłądzica, a przy niej umiera człowiek. Ta granica to około 500 km. Jeśli w tym rejonie nie będzie wody, tak naprawdę umierają już wszyscy. I drodzy, myślę, że to dla nas jest też naturalne, nawet w świecie cywilizacji, gdzie mamy dostęp do wody, gdzie odkręcamy kran, gdzie leje się woda, gdzie możemy sobie nastawić kawę, mamy świadomość tego, że bez wody człowiek nie jest w stanie żyć. Ale myślę, że nasze chrześcijańskie życie czasami wygląda trochę tak, jak życie Beduinów, którzy kroczą od wodopoju do wodopoju, robiąc sobie przerwy w międzyczasie, a przecież tak naprawdę jesteśmy zachęcani do tego, by ta woda była pod dostatkiem każdego dnia. I dzisiejszy tekst, który chciałbym przeczytać z Księgi Ewangelii według świętego Jana, jest właśnie takim zachęceniem, nie tyle by czekać znowu do kolejnej okazji, kiedy dojdę do wodopoju, ale jest to obietnica tego, że ta woda żywa jest każdego dnia. Tą wodą żywą jest Jezus. Ten fragment czytam o Ewangelisty Jana w 7 rozdziale od 37 wiersza. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego wierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Drodzy, to jedna z najwspanialszych obietnic, jaka jest zawarta na kartach Ewangelii. To jest obietnica tej wody żywej, która może wypełniać nasze życie każdego dnia. Nie tylko wypełniać, ale sprawić, że będziemy tą wodą przepełnieni, że to właśnie my staniemy się też tymi, poprzez których Duch Święty, ta żywa woda, będzie przemawiał do innych. Dlatego to słowo zachęcenia do tego, by przyjść do Jezusa, by przyjąć Jezusa, by uwielbić Go w swoim sercu. I to słowo niesie również wspaniałą obietnicę. Jeśli Jezus będzie uwielbiony, Duch Święty będzie nam dany. Będziemy mogli korzystać z wszelkich Jego darów, posług, sposobów działania, by budować się w żywy Kościół i być żywym świadectwem tego, że ta żywa woda płynie każdego z nas, płynie każdego dnia i płynie również przez nas. Zachęcam do przyjęcia Jezusa Chrystusa.